wejdzie w następnej degustacji. Tym razem mamy whisky i jest to Smokehead Isla Single Malt Scotch Whisky, destylowana i butelkowana w Szkocji przez Ian McLeod Distilleries. 43% alkoholu. Od razu tutaj podają notki degustacyjne, jeśli chodzi o torfowość max, intensywność max, jeśli chodzi o przyprawowość, no tak powiedzmy 1/3, 1/4, a słodkość to tak, troszkę poniżej połowy. Fajna butelka, zwykła niby, oczywiście z główeczką. Nie jest przezroczysta, jest właśnie taka zadymiona. Lekko taka szara jest po prostu. Koreczek jest ładny. Miałem problem z otworzeniem po prostu. Nie chciało mi się zerwać i popsułem całą tutaj tą krawatkę i nieładnie to wygląda. Nie będę wam pokazywał. Można zdjęcia będzie niestety. Ale cóż. Fajna pucha. Zobaczcie, wypukłe, takie bardzo fajne. Jak otworzycie, to w środku jeszcze jest tekturka, jest taka wspomagająca. Ładnie to wygląda. Mówiłem, powiedział, że o kurna, to wygląda cool. No i rzeczywiście, to wygląda cool. Mamy whisky. I mam whisky w kieliszku. Jak widzicie, złota barwa. Nie ma tutaj żadnej mowy o ile lat ma to whisky. Także ktoś coś powiedział, że może mieć 6 lat. Może mieć 6 lat. Ale to. Ale nie powiedzieli. Czyli co? 3. Tak? Tego się trzymajmy. Przynajmniej 3. No dobrze, bardzo ładnie wygląda, ładnie się zachowuje w kieliszku, zostawia nóżki, jest ok. Aromat. Bardzo ładny aromat. Pierwsze co jest, to jest lekka słodycz, owocowość, troszkę miodu. Później przychodzą przyprawowe nutki, troszkę alkoholowości, a później dowala torf. Ale nie by, żeby zabijał, nie, to jest ładnie skomponowane. Także jest owocowo, troszkę miodu, lekko słodko i oczywiście dymione. Torfem. Zdecydowanie torfem dymione. Ale to bardzo ładnie skompilowany aromat. Nie ma przesady tutaj. Ładnie. Dobra, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Slunch 2. Top notch, jak to mówię. Oh, I like it very much. O, ludziska, to jest dobre. Po pierwsze, pierwsze takie wrażenie jest delikatne, słodowe, lekko miodowe. Później wchodzi owocowość. Wszystko jest milusie, tak? Później wchodzi dymioność, tak? Jest dymek.
Wszystko jest delikatne, a dopiero jak przełkniecie, to dostaniecie po łbie torfem. U, tego jest dużo. Bardzo dużo. Jeszcze jak to weźmiecie tak troszkę retronosowo, poczekacie, to tego dymu jest od groma. On się utrzymuje, długo się utrzymuje, co jest piękne. Ale jak przetrzymacie jeszcze dłużej, pozwolicie wygasnąć, to na samym końcu macie pieczarki. Oczywiście z torfem, ale przynajmniej to jest takie moje wrażenie. Takie dziwne moje wrażenie, macie pieczarki z torfem. A, na samym końcu, jak pozwolicie wygasnąć wszystkim aromatom, na samym końcu poczekacie długo. Macie takie właśnie lekko gorzkie zakończenie, takie lekko grzybowe właśnie, pieczarkowe. Ale ciągle jest torf. Już nie taki intensywny, ale jest. To jest dobre. Naprawdę dobre. No, wiecie co, ona jest się czym cieszyć, pijąc tą whisky. Piękne połączenie takiej delikatnej, słodowej, lekko miodowej whisky z nutami owocowymi, z niesamowitą ilością torfu. Wow. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Zdecydowanie warto spróbować. To jest Isla, tak. Dobre. To jest dobre. No i piękny design, nie? Piękna pucha. Taka prezentowa troszeczkę, ale wiecie co? Warto spróbować. To jest coś dobrego. Także mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ta whisky, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Slan 2.